W tym roku na Digital Dragons mogliśmy zobaczyć wiele fantastycznych, niezależnych produkcji. Wiele z nich uzyskało już finansowanie przez większe koncerny, w tym Sony, także jak widzicie, polski game dev radzi sobie całkiem dobrze. Spośród tylu znakomitych gier ciężko było mi wyłuskać te 5 najlepszych. Na szczególną uwagę zasługuje Bound oraz Seven, ale skupmy się może na trochę mniejszych produkcjach, które mogą zatrząść branżą gier w tym roku. Miejsce 5. Regalia of Monsters and Monarch od studia Pixelated Milk. Mamy tu do czynienia z klasycznym JRPG-iem, który genialnie nawiązuje do wielu klasyków. Początkowo możemy mieć wrażenie, że gramy w The Banner Saga, ale oczywiście tak nie jest. Produkcja ta jest jak najbardziej unikalna, chociażby patrząc na oprawę graficzną. Trudno nie zauważyć inspiracji japońskimi bajkami i grami, kiedy spojrzymy na przecudownie narysowanych bohaterów. Oprócz skomplikowanych starć taktycznych, gra posiada całkiem rozbudowaną fabułę, bogatą w przeróżne cutscenki i dialogi. W grze wcielamy się w Kaja, młodego wojownika, który niespodziewanie odkrywa swoje pochodzenie i co za tym idzie, życiowe przeznaczenie. Młodzieniec ten ma zostać nowym władcą, lecz jego królestwo nie jest w najlepszym stanie, dlatego właśnie czeka nas długa droga do władzy i ustanowienia porządku. W naszej podróży towarzyszyć nam będą inne postacie, wspierające nas w walce. Wśród nich znajdziemy typowych tanków, magów, strzelców i wojowników. Każda klasa posiada swoje unikalne umiejętności wykorzystywane w trakcie walki. Całość opiera się oczywiście na systemie turowym, wzbogaconym o tak zwane punkty Blitz. Służą one do wykonywania dodatkowych ruchów w danej turze. Jeśli Was zaciekawiłem, to serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony gry oraz fanpage'u na Facebooku. Miejsce 4. Assassins vs. Pirates. Ta niepozornie wyglądająca platformówka może wydawać się jedną z wielu w oceanie tego typu gier. Czy tak właśnie jest? Parkour i walka na miecze to coś, czego w platformówkach brakuje. Gracze wcielają się w przedstawicieli dwóch tytułowych frakcji, a następnie walczą przeciwko sobie. Rzucaj bombami, używaj zasłon dymnych i wspinaj się, by dotrzeć do bazy wroga. Celem gry jest wbrew pozorom nie zwykłe wybicie całej drużyny przeciwnej, a zdobycie artefaktu. W jaki sposób możemy to zrobić? Otóż potrzebne jest nam zgranie z drużyną i dobra komunikacja, bowiem każde zabójstwo wroga przyciąga artefakt w naszą stronę. Odpowiednio każda śmierć członka naszej drużyny odpycha artefakt od nas. Jak widać, zasady są proste i przejrzyste. Co do rozgrywki, to możemy prowadzić ją zarówno samodzielnie, jak i z przyjaciółmi. Jeśli czujecie, że już chcecie się z kimś zmierzyć, to Assassins vs. Pirates jest już dostępny na Steamie za około 8 euro. Miejsce 3. na naszej liście to Book of Demons, o którym już kiedyś wspominaliśmy na Indie World. Jest to genialny RPG hack and slash osadzony w mrocznym świecie Paperversum, zbudowanym jedynie z papieru. Jest to genialny pomysł na sprzedanie mrocznej gry RPG w tak zabawny i kreatywny sposób. Co do ciekawostek na temat rozgrywki, to mamy tu na przykład system FlexiScope. Cóż to za ustrojstwo? Otóż dzięki temu czemuś gracz sam decyduje o długości questów w grze. Jeśli nie mamy więcej czasu niż dajmy na to 5 minut, to sami wcześniej ustalamy sobie długość rozgrywki. Mały zabieg, a na pewno świetnie odbije się na grywalności. Po drugie, wszystkie systemy skilli, które już znacie, zostały zamienione na system oparty o karty umiejętności. Teraz wszystko zależeć będzie od posiadanej przez nas talii. Po trzecie, masa humoru. Po raz kolejny ratować będziemy świat przed zagładą i totalnym zniszczeniem, lecz tym razem w dużo zabawniejszym stylu. Oczywiście jak na porządnego RPGa przystało, w Book of Demons nigdy nie odwiedzimy tego samego dungeonu dwa razy, ponieważ są one generowane proceduralnie. Jest więc co robić i jak zapewniają twórcy, Books of Demons nie zdąży się wam znudzić. Miejsce 2. to mega humorystyczna produkcja Will Monarch, która już na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako najzabawniejszy deweloper w Polsce. Crush Your Enemies to genialny RTS reklamowany przez twórców jako jedna z oryginalniejszych produkcji ostatnich czasów. Oczywiście znalazłyby się podobne gry, chociażby Tower Storm z 2013 roku, ale nie znajdziemy nic równie zabawnego i miłego w gameplayu. O co dokładnie chodzi w tym tytule? Otóż zadaniem gracza jest zniszczenie wszystkich jednostek wroga na danej mapie. Aby to zrobić, musimy przejmować garnizony przeciwnika, aby w nich rozmnażać nasze jednostki, dzielić je na mniejsze armie, aby następnie uderzać w większe placówki. Sama kampania dla jednego gracza zajmować ma około 7-8 godzin rozgrywki, ale do tego otrzymujemy multiplayer sieciowy. Genialna oprawa graficzna w stylu retro i humor rodem z Conana Barbarzyńcy zachęcają do zapoznania się z tym tytułem. Pozostaje nam więc tylko czekać i obserwować postępy twórców.
Zwycięzcą konkursu Indie Showcase została w tym roku gra studia Jutsu Games, 9-11 Operator, która zachwyciła nas równie mocno jak jurorów. Oczywiście tytuł jeszcze nie jest gotowy do ogrania przez większe grono osób, ale mieliśmy okazję zapoznać się z nim w trakcie imprezy w Krakowie. W produkcji tej wcielamy się w operatora linii alarmowej, który będzie odbierać telefony od mieszkańców wybranego przez nas miasta, następnie odpowiadać na nie i wysyłać potrzebne służby ratunkowe. Z pozoru brzmi to banalnie, lecz uwierzcie mi, że tak nie jest. Nie dość, że dysponujemy ograniczonymi ilościami jednostek, a mamy do zabezpieczenia całe miasto, to jeszcze niektóre telefony mogą być po prostu pomyłką lub żartem. Nie dajcie się jednak zwieść początkowym przeczuciom, gdyż nie zawsze są one tak oczywiste, jak się wydają. Dajmy na ten przykład sytuację z pizzą. Odbieramy telefon od kobiety, która z pozoru zamawia u nas pizzę z dostawą do domu. W tej sytuacji możemy zakończyć połączenie lub zacząć podejrzewać, iż coś jest nie tak i być może kobieta ta jest ofiarą napadu. Tylko od nas zależy, jak potoczą się jej losy. Jak już wcześniej wspomniałem, w grze możemy wybrać dowolne miasto, nawet swoją malutką dziurę, w której mieszkamy naprawdę. Osiągnięto to dzięki możliwości importowania map online. Z pewnością dodaje to odrobinę immersji, która jest tu jednym z ważniejszych elementów. Do tego dodajmy, iż produkcja będzie posiadać audio inspirowane prawdziwymi zgłoszeniami alarmowymi zarejestrowanymi na całym świecie.